Cześć, dzień dobry, witajcie. Mamy cieplutką jesień, 20 rok. Dzisiejszy temat, jaki dzisiaj poruszę, będzie na Waszą prośbę. Dostaję bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo zapytań odnośnie mycia, czyszczenia, może nie całych układów tryskowych, bo wiadomo, że jest to pojęcie względne, bo układ tryskowy składa się z bardzo wielu elementów. Natomiast ostatnim elementem, który najbardziej narażony i zagrożony jest w naszych układach diesla, jaki byśmy nie mieli, no to jest właśnie wtrysk. Ale jak wiecie bardzo dobrze, wtrysk składa się z bardzo wielu elementów. Jaki byśmy nie mieli, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jest wejście, jest jakiś zaworek, który jest otwierany, jest jakaś przekładka, czy powiedzmy jeszcze jakiś inny element, który jest w układzie wtryskowym i na końcu jest końcóweczka wtryskiwacza. Jeżeli będziemy mieli wtrysk, czy powiedzmy dowolny, i tu jest akurat wtrysk indukcyjny, czyli wtrysk elektromagnetyczny, to każdy jeden na samym końcu będzie rozpylał pytanie. Nie pytanie, tylko będzie rozpylał paliwo. Ale nim dojdziemy dalej, chcę zaprosić tych, którzy oglądają po raz pierwszy ten kanał, do przyłączenia się oczywiście do kanału, do subskrybowania. Przekonacie się, że to nie będzie bolało, a czasem możecie coś, jakieś informacje uzyskać, która może się Wam gdzieś tam w życiu przydać. Generalnie tym, którzy są razem ze mną, bardzo dziękuję, jak i również za miłe komentarze. I przechodzimy do setna. Dalej, kto zainteresowany jest takim czymś, to zapraszam, a przekonacie się, że być może warto było ten film oglądnąć. Skończyliśmy na wtrysku elektromagnetycznym, więc dalej wtrysk, jaki byśmy nie mieli. Tu mamy akurat wtrysk piezo, więc w takim wtrysku piezo, nawet jeżeli zasada wysterowania tego wtrysku jest zupełnie inna, bo jak wiecie, tu jest ceweczka, tu jest przetwornik piezo do wysterowania wysokim napięciem, to jakby nie patrzeć, czy powiedzmy taki, on na samym jego końcu jest końcówka wtrysku. Ale generalnie skupiamy się na całości, czyli skupiamy się na całym wtrysku, a ja Wam dzisiaj pokażę, co może się wydarzyć. I teraz kwestia jest taka. Na jakie pytanie odpowiadam, jeśli chodzi o dzisiejszy film? Zadajecie bardzo często pytania, czy przy remoncie wtrysku, przy jego regeneracji, czy powiedzmy wymianie na przykład zaworka, czy czegokolwiek wewnątrz, czy można sobie odpuścić mycie, czyszczenie takiego wtrysku. Generalnie dzisiaj rzecz jest jaka? Ja Wam skupię się na jednym elemencie końcowym, natomiast na pytanie, czy warto to robić i czy ma to sens, myślę, że odpowiecie sobie sami po oglądnięciu tego filmu. W każdym razie pokażę Wam za chwilkę, co się wydarzy. Generalnie musimy wiedzieć jedno. Nawet jeżeli użyjemy dowolny środek czyszczący, myjący układy wtryskowe, bo są takie dzisiaj, producentów jest bardzo wielu. Wierzcie mi, że każdy ma swoją własną opinię, pozytywną opinię, że są środki najlepsze, jakie by nie były, pamiętajcie o jednej kwestii. Jeżeli taki środek do czyszczenia mycia układu wtryskowego dodacie do baku, według instrukcji, to od razu powiem tak. Krytykować takiego środka nie będę, bo nie film po to powstał. Natomiast musicie zdawać sobie pewną sprawę. Wasz układ zostanie wyczyszczony, bak wymyty. Później to, co spłynie z baku przez pompkę wstępną, bądź jeżeli pompka wstępna jest w pompie, to jeszcze nie.
ale dojdzie do filtra, w filtrze wypłuka wszystkie nieczystości, po czym przeleci przez pompę, wymuci wszystkie zanieczyszczenia i zgromadzi się na samym końcu tu, gdzie chciałoby wylecieć. A chciałoby wylecieć gdzie? Na końcóweczce naszego wtrysku. Czyli nasz wtryskiwacz ma na końcu, w zależności od tego, jaki to jest wtrysk, jaka końcówka. Dlatego nie poruszam kwestii, ile powinno być otworów, ile jest. Dlatego, że są różne rozwiązania, różne techniki, różne firmy wtrysku, więc tego dzisiaj nie poruszamy. Ale generalnie przyjmijmy, że taki nasz wtrysk, który ja trzymam w ręce, on ma 6 dziurek, mikrodziurek, którymi rozpylane jest paliwo. I co się stanie w ten czas, gdy na przykład taki środek użyjemy? No wiadomo, ten środek myjący, jak już poruszyłem wcześniej, przepłuka, wymyje Wam cały ten układ i to wszystko zgromadzi się, dotrze do naszej końcówki wtrysku. Jeżeli będzie na tyle drobne i rozpuszczone, że wyleci tymi mikrokanałami, którymi jest rozpylane paliwo, no to chwała. Wyleci, silnik zmieli, zrobi ble, 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 miam, miam, połknął, poszło. Ale ręczę, że większość rzeczy to są jakieś metale, są jakieś opiłki, są zanieczyszczenia, jest woda, która może się nie wymieszać z paliwem, bo niestety takie też się zdarzają przypadki bardzo często. I nawet jakakolwiek chemia by nie została użyta, to pamiętajcie, nie świadczy o tym, że po użyciu ona się wydostanie razem z zanieczyszczeniami z naszego wtrysku. Dobra, rezygnujemy z naszego wtrysku, każdego dowolnego, jaki by nie był. Skupiamy się na czymś takim jak końcówka wtrysku. Kto wytrwał, kto był cierpliwy i oglądał ten film, to teraz przekonacie się, czy było warto, czy nie. Poświęciłem się dla Was, przygotowałem taki gadżet. Mało kto takie coś robi, bo mało kogo to interesuje, żeby coś takiego Wam pokazać jako oglądającym. A ponieważ darzycie mnie dużym zaufaniem, ja oczywiście bardzo to doceniam, staram się, żeby to obopólnie działało w obydwie strony. Troszeczkę bliżej bym chciał. O tak. Ja Wam to pokażę oczywiście również na mikroskopie, żeby to było bardzo czytelne. Co tu mamy? Najnormalniej w życiu końcówka wtrysku, która została przecięta. Na tym filmie może tego nie widać w tym momencie, ale wierzcie mi, za chwilkę skorzystamy z mikroskopu i się przekonacie jedną rzecz. Mamy przecięty układ wtryskowy. Może nie układ wtryskowy, jak końcówka wtryskiwacza, nie? Oczywiście w układzie takim jest jeszcze iglica. Taka iglica sobie siedzi tutaj i ona sobie pracuje, pyk, 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 otwiera. Jak nie wiecie, na jakie zasadzie działa, to ja Wam już na szybko, pokrótce wytłumaczę, żeby Was nie zatrzymywać. Paliwo nie dostaje się tą dużą dziurką tutaj na środku, tutaj, tą, tylko tym mikrokanalikiem. Ten mikrokanalik to jest ten kanał tutaj, o tu dokładnie ten kanalik, który tutaj występuje. Jak ktoś nie ogląda i, tylko słucha, no to tego widział nie będzie. W każdym bądź razie, tym kanalikiem doprowadzone jest paliwo do naszej końcówki wtryskiwacza. Co w naszej końcówce wtryskiwacza jest? Otóż wewnątrz mamy taką komorę, którą można nazwać akumulatorem do gromadzenia się paliwa. I później jest taka sytuacja, że to paliwo próbuje się bardzo mocno przedostać tu, bo się przedostaje, ale co się stanie w momencie, gdy jest tu układ zamknięty? Gdy układ jest tu zamknięty, to znaczy, że nasz zaworek, który jest, nie został wysterowany, jakikolwiek by nie był, elektromagnetyczny, czy powiedzmy jakiś tam jeszcze inny, nie został otwarty, czyli nasze paliwo nie miało ujścia, więc nasza iglica nie została upuszczona. I oczywiście to samo, tylko odwrotna sytuacja. Jeżeli nasz zaworek się otwiera, nasza iglica się cofa i oczywiście z tej komory, która jest akumulatorem, a jest to bardzo ważne w końcówce wtryskiwacza, jest uzupełniane paliwo pod wysokim ciśnieniem i zostaje wtryskiwane tutaj mikrokanalikami, których w tym momencie niestety nie widać na tym nagraniu. I tu macie już teraz rzecz jaką. Tu jest końcóweczka, która została, to jest jedna końcówka, która tworzyła kiedyś całość.
Tak jak widzicie, to było kiedyś w całości. To zostało przeze mnie bardzo precyzyjnie ciachnięte na dwie części. Nożykiem, skrobakiem przyjmijmy. I teraz rzecz jest jaka. Ta część została przeze mnie wyczyszczona i wymyta. Postaram się może to w tym momencie jeszcze troszeczkę zbliżyć. Jak zobaczymy, tu w tej części, w tej komorze, którą nazwałem akumulatorem, jest czysto, tak jak i tutaj jest w tej części. Natomiast zobaczcie, co się dzieje tu, po tej stronie, w tej strony, która była po prostu nieumyta. Ponieważ ja końcówkę po przecięciu, to była końcówka, która pracowała na pracującym wtrysku i taki wtrysk ja sobie pozwoliłem rozebrać, po to, żeby Wam pokazać. Jak sobie dopoglądniemy tak dokładnie, to tu mamy wyczyszczony kanałek, który my teoretycznie do niego mamy dostęp z zewnątrz, czyli to, co my widzimy tutaj. I już też spotkałem niektórych ludzi, że patyczki biorą, czyszczą patyczkami to, ale co się dzieje dalej? Jeżeli polecimy dalej, to w tej części tutaj zaczynają się gromadzić nam śmiecie, co bardzo dobrze widać tutaj na tej końcóweczce. Gdybym tą końcówkę wykąpał w chemii, oczywiście stosując wanienkę ultradźwiękową, to myślę, że po części by to wymyte zostało na pewno. Natomiast w dużej kwestii, jeżeli zrobimy to bardzo nierzetelnie, czyli nasze mycie będzie w wanience o małej mocy, nie użyjemy chemii, tylko zastosujemy zwykły płyn jakiś do mycia, czyli nie taki, który powiedzmy bardzo dobrze przenika wszystkie odrobinki, szczelinki i wszystko wypłukuje, tylko zwykły płyn, bo też tak wiem, że ludzie stosują płyny do mycia, to wierzcie mi, że to naprawdę nie tędy droga. Nie uda się Wam zwykłym płynem bez jakiejkolwiek chemii, która tylko i wyłącznie pod ultradźwiękami świetnie rozbija wszelkie cząsteczki, wyczyścić tak, jak został wyczyszczony tutaj ten wtryskiwacz, ta końcówka wtrysku. I tak jak zobaczycie, tu w tej części mamy naprawdę bardzo dużo nieczystości, bardzo dużo odrobinek, jakieś delikatne ślady wody, które zgromadziły się, które zrobiły jakieś tam delikatne naloty i później sytuacja jest tego typu, że w takim wtrysku co się będzie działo? Najnormalniej w życiu taka iglica, która sobie pracuje bardzo delikatnie, unosząc się do góry, znaczy delikatnie w sensie prowadzenia gładkości tutaj tych powierzchni oczywiście, ona sobie pracuje, ale do pewnego stopnia. To wszystko ma swoje ograniczone granice. Dlatego, że jeżeli zgromadzą się nam opiłki to już naprawdę, wierzcie mi, że to już drastyczna sprawa, ale generalnie jeżeli zgromadzą się nam nieczystości, to najnormalniej w życiu taka końcóweczka będzie się klinowała. I w ten czas, co może powstawać, jeżeli nasza się klinuje końcówka? Czas bezwładności wtrysku będzie niestety bardzo znacznie odbiegał od rzeczywistości. Co to znaczy, tak żebyśmy to przetłumaczyli na nasz język i mogli to oczywiście zrozumieć? Czas bezwładności wtrysku to jest czas między wysterowaniem, impulsem, przyjmijmy, że to był wtrysk elektromagnetyczny, między podaniem impulsu, wysterowaniem tej iglicy, a powrotem jej do pozycji zamknięcia. Bo nie mówimy tutaj o jego pracy. Jego praca jest w ten czas, jeżeli iglica się unosi troszeczkę do góry, w ten czas następuje rozpylenie tego paliwa, ale ten czas bezwładności wtrysku, w momencie, gdy on próbuje się podnieść do góry i otworzyć, a nie może, bo są zanieczyszczenia, to jest właśnie ta bardzo duża korekta, którą sterownik nie zawsze jest w stanie rozpoznać. Bo nasz sterownik wie, jakie opóźnienie jest według mapy, czyli wie, że jeżeli my podamy na taką ceweczkę na przykład elektromagnetyczną impuls, to po jakim czasie następuje wtrysk paliwa. To wynika z wyliczeń producenta i zostało zawarte w oprogramowaniu w mapie sterownika, czyli EQ silnika. Natomiast nasz sterownik niestety na tyle inteligentny nie jest, żeby rozpoznać, że nasza iglica potrzebowała, to są bardzo krótkie czasy, w mikrosekundach, dlatego nie będę o tym w tym momencie mówił, ale mówimy to już ogólnikowo. Padł impuls, nasza końcóweczka powoli się, przyjmijmy, otwarła. Oczywiście nie dzieje się to w ten sposób, jak ja mówię, ale ja już tak tłumaczę to tak w bardzo zwolnionym tempie. Ona się uniosła, zamiast zrobić pyk, to ona się po prostu unosiła, uniosła się i nastąpiło w
wciśnięcie paliwa w nasz gar, rozpylenie tego paliwa, ale czas kolejny bezwładności powstał kiedy? Kiedy ta końcówka próbowała się najnormalniej w życiu z powrotem zamknąć poprzez sprężynkę, która tą iglicę dopychała, ale nie mogła tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że opiłki niezanieczyszczenia, które były, uniemożliwiały zamknięcie tej iglicy. I wtedy następuje strzelanie, takie przysłowiowo strzelanie, praca nierówna silnika, głośna praca, warkot jak... No traktor to jest, słuchajcie, pojęcie względne, bo traktor dzisiaj naprawdę niektóry chodzi lepiej jak osobówka, ale bardzo głośna praca jak starego klekota. O tak to byśmy przyjęli. Więc jeżeli macie problem z klekotem, to już będziecie wiedzieli, że może to pochodzić właśnie z tych zanieczyszczeń, których my naprawdę nie widzimy. A wierzcie mi, że czas bezwładności i sprawdzenie tego, w jakim stanie ta końcóweczka jest, no niestety tylko i wyłącznie na maszynie możecie to sprawdzić. I to też nie do końca, bo my widzimy, w jaki sposób rozpyla, ale tak naprawdę tak najlepiej i najbardziej przysłowiowo wyłapie to nasz silnik, który potrzebuje sekcji idealnie zsynchronizowanej do wtryskiwania naszego paliwa. Dobra, tak jak obiecałem, przechodzimy do mikroskopu. Teraz na mikroskopie Wam pokażę. Bierzemy mikroskopik, włączamy. Odsuwamy nasze światełka, co by nam nie przeszkadzały. O, tutaj mamy nasz mikroskopik. Ustawimy ekranik ładnie. No i teraz zobaczmy, jeżeli ktoś doczekał się do tego momentu i był zainteresowany, to teraz jest właśnie ta treść dla niego. Zobaczcie, to wygląda końcóweczka, czyli prowadzenie, teraz widzimy prowadzenie naszej iglicy, które jest bardzo czyściutkie, bardzo ładne. Nasza komora, tutaj, o której już wcześniej mówiłem, tylko widzimy to w dużym powiększeniu, tu jest ta nasza komora, która też, widzicie, ma jakieś tam małe odrobinki, ale w tym momencie to są tylko i wyłącznie plamki i leci sobie tutaj, tutaj. Tu jest część już takiej prowadniczki, która trzyma naszą iglicę, prowadzi centralnie do środka. To są dwa punkty takie, które tu i tutaj wcześniej, o tu, to są te punkty właśnie, które utrzymują iglicę, żeby była centralnie prosto ustawiona. I nasz kanałek, tak jak widzicie. I na samym końcu ma dziureczki, których my już w tym momencie na tym nie widzimy, zostały zeszlifowane. Natomiast w tej części, jak widzicie, jest tutaj czysto. Czyli ten nasz kanałek tutaj jest na tyle drożny, że tu się w tym momencie dziać nic nie powinno. Nasza iglica, gdyby zamontowana była w tej końcóweczce, pracowałaby ładnie. A teraz podchodzimy do sedna. Czyli dochodzimy do tego, co obiecałem na początku filmu. Jak zobaczycie, w tym momencie, w tej części tutaj, całej komory, gdzie pracuje iglica, jest tyle zanieczyszczeń, że wierzcie mi, że każde z nich mogło powodować to, że nasza iglica mogła się przecinać, mogła powodować spustoszenie. Bardzo często, gęsto dochodzi właśnie przy niedbalstwie o wymianie filtra, bądź powiedzmy złej jakości paliwa, bądź kolejnej kwestii takiej, samochód długo nieużytkowany i stała woda w układzie. I tak jak zobaczycie, tutaj ten kanałek, może nie kanałek, jak ta prowadniczka, która tutaj utrzymuje naszą iglicę, ona ma tutaj bardzo duże zanieczyszczenia, które mogłyby powodować co? Że gdyby nasza iglica leżała, ona niestety, no kurczę, rusza mi się, ona niestety by się mogła zacierać. Także jak widzicie, czy warto myć wtryski, czy warto myć układy paliwowe przy jakiejkolwiek regeneracji? Od razu mówię tak. Poruszałem Wam kwestię na filmie na przykład regeneracji układów tryskowych bez specjalnych narzędzi. Oczywiście na szybcika można takie coś robić, przepukując chemią, ale jeżeli chcemy to zrobić sobie profesjonalnie na dłuższy czas, żeby to wytrzymało
niestety musimy już użyć do tego chemii i wanienki. I to była właśnie ta odpowiedź, którą chciałem wszystkim dać. Także myślę, że filmik dobiega końca. Chciałem podziękować oczywiście tym, którzy wytrwali do tego końca. Jeżeli będziecie mieli pytania bądź jakieś inne rzeczy, ja staram się przygotowywać wam coś, co powiedzmy, kurczę, może się wam przydać, takie sytuacje z życia wzięte, bo to nie jest sytuacja z kosmosu, to nie jest rzecz jakaś taka, którą wymyśliłem i do tego nigdy już nie wróci nikt, dlatego że każdy, kto ma diesla czy benzynę, pamiętajcie, zasada jest dokładnie taka sama, w tym, że w benzynie mamy inne wtryski, na innej zasadzie działające, przy innym ciśnieniu, zupełnie inna budowa, ale jeżeli poruszamy kwestię diesla, to niestety macie tu już odpowiedź, co dzieje się na naszych paliwach cudownych i co stanie się, jeżeli przy nienależycie podchodzących sytuacjach zrobimy regenerację naszego wtrysku, ale go nie domyjemy. Także póki co na razie dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrowionka, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za miłe komentarze. Zapraszam do komentarzy oczywiście jakieś tam pytania czy coś. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.